A dzisiaj zwiedzający mają do zobaczenia już nieczynny były areszt śledczy w Zabrzu przy ulicy Sądowej 1, zamknięty w roku 2018, a dokładnie 1 kwietnia. Co będą mogli odwiedzić? To są te cele? No tak, oczywiście cele, budynek penitencjarny, budynki administracyjne, sale widzeń, kuchnie, kaplice, świetlice, czyli cała infrastruktura, która jest potrzebna do życia i funkcjonowania jednostki penitencjarnej. W 1885 roku został wybudowany i oddany do użytku prawdopodobnie w 5, a trochę wcześniej wybudowany, bo wiadomo, to się nie da się zrobić od razu. No i od tego czasu pełnił funkcję zakładu karnego, później aresztu śledczego, który został zamknięty, jak już kolega przed chwilą powiedział, w 2018 roku, 1 kwietnia i nie był to prima aprilis. Bardzo ciekawa, oprowadzający bardzo ciekawie opowiadają. Pan jest w jakimś kole historycznym, także no, bardzo fajna wycieczka. Wygląda jak w telewizji? O, raczej tak. Jestem absolutnie poruszona i chociaż nie mam chyba nic na sumieniu, to mam nadzieję, że nigdy w takim miejscu się nie znajdę. To robi oszałamiające wrażenie, takie zobaczone od środka. Myślę, że to mogłoby mieć jakiś walor profilaktyczny w niektórych przypadkach. Naprawdę jest to poruszające.